Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonach. Artur Dubiel na celowniku. Oraz Piotr Herman, OSS Okiem Służb Specjalnych oraz Szpiegul.pl. Tak jest, głównie Szpiegul.pl. Piotrze, czy zauważyłeś, że nie przedstawiłem Cię jako kapitana? Właśnie zauważyłem, tylko tak sobie pomyślałem. A, a. Jak teraz powiem, że fantastycznie, że mnie tak nie przedstawiłeś, to powiesz, a widzisz, czyli jednak chcesz tak. Dobrze, witamy oczywiście w ramach witamy naszego serdecznie. cyklu. Jakiego cyklu, Piotrze? To jest cykl SPD, tak najłatwiej z hashtagiem znaleźć. A to oznacza? Ja ciebie sprawdzam, bo ty nigdy nie pamiętasz. Smutni panowie, smutni panowie, smutni panowie dwaj. I teraz fanfary. Udało się. Piotr w końcu zapamiętał. zatujemy sobie oczywiście, bo nie chcemy, żeby nasze audycje, nasze spotkania były zawsze bardzo poważne, choć oczywiście tematy poważne poruszamy. Ale o tematach poważnych można też na luzie, na spokojnie porozmawiać. Niekoniecznie trzeba się zadymać. Zdecydowanie. I dzisiejszy nasz wątek przewodni, czy temat, jeszcze nie tytuł, chociaż oczywiście tytułu jako takiego nie ma, to bardziej będzie podtytuł, ale będziemy rozmawiać. O science fiction. To jest bardzo dużo science fiction. Nie, nie, my będziemy, mam nadzieję, rozmawiać o polskiej literaturze science fiction lat 80.. Tylko i wyłącznie w dodatku o wybranych autorach. I ja mam taki zamiar. I szanowni Państwo, żebyście nie pomyśleli, że odjechaliśmy trochę tematycznie, to tak na wstępie trochę wbiję Piotrowi Gwoździa, albo żebyście też mieli świadomość. My sobie rzucamy jakiś wspólny temat, o którym będziemy chcieli rozmawiać, i nasze koncepcje tak się rozjeżdżają, że potem się to gdzieś musi tam spotkać po środku. To I każdy, I każdy z nas na koniec nie jest wcale zadowolony z tego, co powstało. Ale co sobie zapisałem tak naprawdę? Piotr, żeby właśnie pokazać słuchaczom... Przerwę ci jeszcze że... mogę? Najważniejsze, no żeby odbiorca był zadowolony. No i odbiorcy właśnie chciałem teraz powiedzieć, bo. Science fiction a rzeczywistość, science fiction a polityka, science fiction a służby specjalne i ostatecznie science fiction a cybernetyka. Przecież zobaczcie, jak na wiele tych dziedzin, tak to nazwijmy, ten science fiction ma wpływ. I na początek niespodzianka, Piotr się pewnie jeszcze nie spodziewa, ale wiem, że młody Piotr Herman, no, znaczy dalej jest młody, ale ten młodszy, był kiedyś w pewnym klubie fanów science fiction. O, oczywiście, że tak. Byłem. Najlepsze, że przez całe te lata tego nie pamiętałem. Byłem we Wrocławskim klubie fantastyki, bodajże Sfera się nazywała. I byłem tak, ja byłem najmłodszym członkiem tego klubu. To jest prawda, to jest prawda. Także przypomniałem sobie pewnego razu, jak widziałem książkę pana Ziemkiewicza i mówię, Matko, gdzie myśmy razem byli? I sobie przypomniałem, że ja w klubie byłem. Piotrze, bo ja pamiętam też za czasów młody teraz, a młodszy jeszcze bardziej wtedy, to nie obraź się, bo nie o to chodzi, nie? Ale ja próbuję też zrozumieć pewną mentalność i spojrzenie na zagadnienie science fiction, bo no wtedy tak trochę dziwnie się patrzyło na, na te osoby, na tych fanów, sympatyków, i tak ja się zastanawiałem, czy dlatego, bo się patrzyło przez pryzmat realistów, czy takich zamkniętych ignorantów, niedowiarków. Czy po prostu by ci ludzie kompletnie tego nie rozumieli, byli niestety te klapki mieli trochę za wąskie i nie otwierali się na ten świat rzeczy? Traktując właśnie science fiction tak, bym powiedział, w sensu stricto, czyli że przecież to i tak nie ma prawa się wydarzyć i to snują swoje wizje fantaści. A ty mówisz o miłośnikach fantastyki, że oni byli zamknięci? Nie, bardziej o odbiór jakby zewnętrznych tak, jak ludzi. Tak, no, no, a ci są nienormalni? Nie, nie, tylko że nie są zarażeni fantastyką. Tak, tak dokładnie. A dzisiaj to jest jeszcze w ogóle trudno zrozumiałe, bo dzisiaj to króluje. Science fiction, ja bym śmiał twierdzić, że niemal umarło. Nie, no nie, tam powstają rzeczy, żeby nie było. Bo teraz fantazy tak strasznie króluje, nie? Czy tam różnego rodzaju te, te, te odmiany. Natomiast powiem ci, że fantastyka, szczególnie ta lat 80., to jest, my oczywiście mieliśmy anturaż fantastyczny. Ale szczególnie nasza fantastyka z naszych stron, zarówno polska, jak i na przykład rosyjska, czy też radziecka, powinienem powiedzieć, to jednak był ten rodzaj fantastyki, w którym mówiło się o rzeczywistości, ale właśnie w anturażu fantastycznym i, i można było przemycać całą masę rzeczy, które dotyczyły nam się wydawało wówczas, że tamtych czasów, ale ja teraz postawię taką tezę zadziwiającą, być może, może nie, nie wiem. Ja uważam, że polska literatura fantastyczna lat 80., znana jako fantastyka socjologiczna, czy też nazywa się ją fantastyką polityczną, to były reportaże z przyszłości, która stała się naszą teraźniejszością. Ja mówię o polityce, mówię o bezpieczeństwie, o ideologiach, o światopoglądach, technologii, o tym wszystkim, o człowieku i społeczeństwie, tym, co mamy dzisiaj. Mało tego, ta fantastyka lat osiemdziesiątych, ona idzie w stronę przyszłości, o tym, czego jeszcze nie ma. Moje pytanie jest takie, skąd oni to wiedzieli? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, przy czym tak naprawdę nie chciałem trochę spoilerować, bo też nie wiedziałem do końca jak ten nasz odcinek i ta nasza rozmowa się potoczy, ale jakby miał nazwać w pewien sposób ten odcinek, to pewnie tytuł brzmiałby science fiction czy nieznana rzeczywistość. Lepiej, naukami politycznymi trzeba pojechać, politologią. To jest futurologia, czyli studia nad przyszłością. To, że miało to formę beletrystyczną, to, że miało to pewien, pewne, jakieś tam dekoracje, ale trzeba przeczytać, o czym to jest. A ta odmiana, właśnie mówię o fantastyce ciągle socjologicznej, ona skupia się na mechanizmach, którym podlegają wszystkie społeczeństwa, a już na pewno nasze dzisiejsze, skupia się na zagadnieniach społecznych i to tych, które mogą się pojawić w przyszłości, wskutek daleko idących udogodnień życiowych, z którymi mamy do czynienia bądź też po prostu mówi o socjologicznych mechanizmach, które pozwalają na skuteczne sterowanie społeczeństwem, czyli to, co ty mówiłeś zaledwie przed chwilą, czyli fantastyka i cybernetyka, tak? Bo cybernetyka to jest nauka o sterowaniu społecznym. Nie inaczej, a nawet i w organizmach, tak? No tak, no tak. Przedrostek cyber gdzieś tam został zniekształcony trochę. No to cybernetyka akurat od tego jest, no zgadza się. Tak, zgadza się, dokładnie. I tak naprawdę, no zobaczcie Państwo, bo teraz Pytanie takie niekoniecznie oczekuję odpowiedzi, bo tylko Piotr mi może odpowiedzieć, ale czy faktycznie tym naszym science fiction daleko odbiegamy od tych rzeczy, o których powiedziałem? Od rzeczywistości, którym coś, co kiedyś było jako science fiction, nagle się stało, od tej polityki, tych służb specjalnych, cybernetyki, bezpieczeństwa w ogóle i pewnego rodzaju przewrotu w funkcjonowaniu świata, chociaż to może. Trochę górnolotnie zabrzmi. Nie, no nie górnolotnie, bo zobacz. My traktujemy teraz troszeczkę tak ogólniej powiem, że science fiction, że fantastyka, że to jest wymysł naszych czasów, tak? A przecież w takich pismach naprawdę politycznych, one już są fantastyczno-naukowe. Chociażby Thomas Moore i jego utopia, Tomaso Campanelli, tam Miasto Słońca było, a nawet wszyscy znamy Jonathana Swifta, podróże Gullivera. Przecież to jest nic innego, jak właśnie te traktaty. Polityczne, politologiczne, ubrane w beletrystykę, a to jest fantastyka. Tak naprawdę z tamtych czasów to jest science fiction, jak to o tym poczytamy. Dla tych ludzi to były wynalazki, które nawet często nie istniały, nie, nie do wyobrażenia. Ale wiesz, no, wystarczy sobie obejrzeć, czy to coś z Gwiezdnych Wojen, tak? Wydawało nam się to takie, właśnie science fiction, a dzisiaj co? Tabletów nie ma, przesuwanych jakichś obrazów po ekranach i tak dalej. To wszystko ma miejsce. Ja bym chciał trochę do szkoły wrócić, że tak się wyrażę, no bo lema raczej myślę, że większość osób kojarzy. Nawet zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, niektóre małe formy były też lekturą. Orwell 1984. No i co? Klasycku... I folwark zwierzęcy to też Holwart, jest fantastyka dokładnie. niezła. No właśnie, jak to klasyfikować? Bo dzisiaj przypowiemy na to, że fantastyka. Dlatego chciałem mocno podkreślić, że te science fiction to tak naprawdę jest taką rzeczywistością jutra, bo teraźniejszość jako taka de facto nie istnieje. Bo to nie to tylko tak jutra, miejsce... również dziś. Również tak, dziś, tylko to wiesz, to tak trochę może filozoficznie zabrzmi, ale no teraźniejszość, jak określisz, ile to jest, no ciężko czasowo określić, tak? Wszystko, co jest teraz, już jest przeszłością właśnie w tej chwili. No tak filozoficznie to tak, ale no chodzi mi o te nasze czasy dzisiejsze, aktualnie teraz to, co się dzieje, powstaje internet rzeczy, powstaje... Piotr, jeśli możemy, za chwilę do tego wrócimy, bo chciałbym jakby znowu taki punkt wyjścia do tego właśnie zrobić, i bo, bo nie dokończyłem o tej szkole tak naprawdę. Nie wiem, czy też tak miałeś u mnie w szkole, na przykład, nie pamiętam, czy tam na plastyce, czy na innym przedmiocie, musieliśmy gdzieś coś tam narysować z przyszłości. No i coś się na tym moim górnym Śląsku rysowało. Jak pamiętam, no to były jakieś takie, napisałem sobie skrótowo, szybkie podróże, czyli jakieś tam ala samoloty, bardziej takie w formę Concorda, tak, bo to też były te czasy, gdzie wsiadasz, właściwie zaraz wysiadasz, bo już jesteś na miejscu. Ekrany w siedzeniach. Tak, moi koledzy też to te rysowali. Tabletki zamiast jedzenia. Brak kominów, taka ciekawostka, ale mówię, może skrzywienie górnośląskie. Obce planety, na swój sposób chyba podbite. Czasem u niektórych się pojawiały jakieś tam dwa słońca. I coś, co nazwałem sobie aerotaksi. Coś, co w sumie też z jakąś tam pieśnią, być może niedalekiej przyszłości, czyli wsiadasz, lecisz, taka taksówka tylko po prostu powietrzna. Powiedz co z tego de facto się nie zmaterializowało, może poza tymi dwoma słońcami. Dwa słońca może też się zmaterializowały, tylko... może nie jest, wiemy. Że zdarzasz hadrionu, hadronów i te sprawy. Dokładnie tak. No i właśnie, dlaczego, dlatego, dlaczego ci się wtrąciłem? Bo chciałem jakby, żeby to był punkt wyjścia pewnego odniesienia, a dzisiaj tak naprawdę science fiction dla nas i trochę do popkultury się odniosę, niestety nie do książek. Te wszystkie filmy, nazwę to około bondowskie. O czym dzisiaj mówią? O tym, co kiedyś myśleliśmy, że będą cyborgi, że będą statki kosmiczne, jakieś humanoidy, że może nas obca cywilizacja zaatakuje, a może nie, może będzie współpracować? A zobacz, a dzisiaj o czym jest głównie? No właśnie o tym. No, ale bardziej jest o bakteriach, wirusach, o kontroli nie, społecznej, nie, o której też wspomniałeś, nie? Właśnie, nie? Bo nie, nie, właśnie jest o tym, o czym ty mówisz. No. Także to tym bardziej, że to idzie, no weźmy chociażby transhumanizm i cyborgizacja człowieka, to, to są rzeczy, które postępują, to, to jest... To, to, I to ta nie, to trochę źle szczęście. też pojmowana sztuczna inteligencja, tak? Bo to bardziej jest dzisiaj maszy nauczanie maszynowe niż sztuczna inteligencja. Tak, tak, to jest, to jest inteligencja obliczeniowa, nie sztuczna inteligencja, tak ją nazywamy, ale do sztucznej inteligencji na szczęście jeszcze jej brakuje, no ale ma całą masę, znaczy ludzie stworzyli całą masę bardzo interesujących rozwiązań, które pomagają w pracy normalnej, bieżącej, prawda? No i teraz mam takie pytanie. Przygotowywałem sobie dwie książki pułkownika Piotra Wrońskiego. Do książek oczywiście za chwilę jeszcze wrócimy. Mhm. Jedna to jest oczywiście Świat Wyzwolony, druga Wyzwalacz. Pozdrawiamy przy okazji Piotra. Mhm. Jest to warte one lektury. One są, to też się dzieją dzisiaj. To jest książki science fiction, ale one się sposób, dzisiaj. Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo Piotr ujął Akcje, tak naprawdę, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach związał to też oczywiście z pandemią. Druga książka, bym powiedział, tak, nie chcę spoilerować. Na dzisiaj jest ona science fiction, i ktoś może powiedzieć: Nie, 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 ja takich pozycji nie lubię. Tylko skąd wiemy, i to jest takie trochę prowokacyjne pytanie: czy to, co dzisiaj nam, jako ogłowi społeczeństwa, wydaje się science fiction, czy w innych zamkniętych jeszcze kręgach, w których będzie się to próbowało wykorzystać? Komercyjnie, do zarządzania, kontroli. Już nie chcę używać większych słów, myślę, że wszyscy się domyślają, w którą stronę sobie pozwalam biec. Czy to wszystko tak naprawdę już nie istnieje, ale my jeszcze o tym wszystkim nie wiemy? Hmm? No, i czy na przykład Hollywood nas nie przygotowuje do tych zmian od wielu, wielu lat, prawda, swoimi produkcjami? Jako no wprowadzenie, wprowadzenie takie powiedziane. No tak, ale ja oczywiście odrzucam wszelkiego rodzaju tam teorie spiskowe czy coś, bo to, to są, niech sobie będą. I mówimy o, o rzeczach takich realnie istniejących, nie? Tabletach i, i, i tak dalej. To, no to nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy. My, my, my. Tak zwana ta sztuczna inteligencja została wrzucona w sieć, została udostępniona nam wszystkim. To dla mnie oznacza, że jest już coś lepszego, co jeszcze nam nie jest udostępnione, nie? Bo to zwykle tak się dzieje. Bardzo przykre, ale wydaje się jej bardzo trafiony wniosek, i nie sposób się przynajmniej z mojej strony nie, nie zgodzić z tym, co powiedziałeś. Ale właśnie z tym wszystkim mierzyła się fantastyka y, socjologiczna y, ta dla lat 80. I, i powiem ci, że y, tam nawet to nie było tak, że była to sama fantastyka. Tylko powstawały różnego rodzaju teorie, jeśli nie naukowe, to można powiedzieć takie paranaukowe, i to, i to całkiem, całkiem sensowne. No, weźmy, weźmy chociażby Adama Wiśniewskiego-Snerga, no, bo to był chyba najbardziej płodny autor pod kątem właśnie tworzenia teorii, teorii naukowych. I on stworzył, co to była, jednolita teoria czasu przestrzeni, na przykład. Dzisiaj to przyjmujemy, no, ale wówczas to była zupełnie nowość. Teoria nad istot, którą, którą, którą sobie no, wykoncypował, jakby nie patrzeć. O, teoria bezpieczeństwa. I oczywiście to wszystko, wszystko on wplatał w swoje powieści. I teraz, czy to, o czym on pisał, co on poruszał, to była fantastyka. Nikt się nie czepiał, że to nie są żadne, żadne teorie spiskowe. Natomiast, jakby dokładnie sobie prześledzić, to tam jest cała masa cech wspólnych w tym wszystkim, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Ze wszystkim. Zresztą taka ciekawostka może powiem, że właśnie zarówno robot Snerga, jak i tego autora, jak i Anioł Przemocy, to jest takie opowiadanie ze zbioru opowiadań, które pośmiertnie został wydany, one bardzo prawdopodobnie posłużyły bardzo mocno jako, powiedzmy, inspiracja, tam były oczywiście sprawy, nie wiem, czy doszło do sądowych, czy nie, ale inspiracja dla słynnej trylogii, to już kwadrylogii, teraz Matrix, prawda? Do tego, co tam się dzieje, czy świat jest rzeczywisty, czy świat jest nierzeczywisty. I zauważmy, że tam właśnie mieliśmy do czynienia. Mówię o Matrixie i mówię o, o całej tej fantastycznej, z fantastycznym anturażu. My mieliśmy do czynienia nie, nie z magią, jak mamy dzisiaj z fantazy czy coś, tylko mieliśmy do czynienia z technologią. Z tą technologią, która nam się może wydawać magią, bo zaawansowana technologia, której nie znamy, wygląda jak magia. No właśnie, jak byliśmy mali, jakby ktoś nam dał dzisiejszy telefon komórkowy, to byśmy zwariowali, byśmy myśleli, że jest to na swój sposób jakieś magiczne, zaczarowane, ale zobacz, tak naprawdę jak dużo mówimy w pewien sposób o popkulturze, o książkach, a przecież idziemy w stronę pewnych, nie wiem jak to nazwać, ale takich ujęć systemowych, bo pojawia się przecież utopia, antyutopia, zwana dystopią, to wszystko przecież w tej literaturze się pojawia, tak? No a to jest to właśnie to, co ty mówisz, to jest, to jest fantastyka, to jest właśnie fantastyka socjologiczna, ona zawsze jest w kręgu antyutopii bądź dystopii, to, to zawsze się dzieje, bo to zawsze mamy do czynienia z takimi społeczeństwami totalitarnymi, a nie możemy ukrywać, że no, nasze społeczeństwo, to co się dzieje, to w jaką stronę stara się stworzyć, bo jednak stara się stworzyć tego nowego człowieka, nowe społeczeństwo, to idzie w stronę tak, jak, takich no, totalitarnych rzeczy, czy nam się podoba, czy nie. No dobra, to mam takie niełatwe pytanie bo gdzieś tam na początku powiedziałem, że no zestawiamy te science fiction z rzeczywistością, czy one jest faktycznie takie fiction, bo rozmawialiśmy jak trochę science fiction kiedyś, jak, jak, jak dzisiaj i je trochę widzimy, jak ono się przedstawia, ale ono się sprawdza? Ono się ma sprawdzać? Czy tak naprawdę o tym wspomniałeś w pewien sposób? Nie umawialiśmy się oczywiście. Czy ma mieć też rolę właśnie prognozującą i modelującą? Bo ja cały czas będę się upierał, że my wcale... "Daleko od bezpieczeństwa nie lądujemy, a wręcz przeciwnie, być może nawet i w jego jądrze." No zdecydowanie tak moim zdaniem jest i ja mówię, no to jest fantastyka, ale ta fantastyka lat 80. dzisiaj bym traktował bardziej jako futurologię, jako studia nad przyszłością, wbrew, wbrew temu, że to jest wepchnięte w ramy beletrystyki, w ramy pewnych uwarunkowań tych pisarskich, które dotyczą beletrystyki, dialogów, bohaterów, zdarzeń i tak dalej. Tam mamy do czynienia z zagadnieniami filozo fi filozoficznymi i naukowymi, one wszystkie dotyczą kwestii istnienia, tak naprawdę. I to zarówno na poziomie jednostkowym, jak i uniwersalnym. Chodzi o miejsce człowieka we wszechświecie, chodzi o naturę rzeczywistości, chodzi o pytania dotyczące. Że tożsamości, no nie wiem, świadomości. Wszystko to jest podejście do rzeczywistości, pomimo tego, że jest to fantastyka i, i jest to tak wepchnięte. To jest nawet dużo bardziej, bo ja, prawda, mówię o Snergu, jeszcze bym wymienił takich przynajmniej dwóch, czyli Janusz Zajdel i Edmund w Wnuk Lipiński, gdzie i specjalnie mówię, że nie poruszam w ogóle Lema, o którym się mówi, że jest, że wspaniale przewidział przyszłość i tak dalej, a u tych autorów, no jest... Czy w Rosji bracia Strugaccy, nie? Oni, no nieprawdopodobnie to było wszystko przewidziane, czego, co będzie, ale tylko dlatego, że oni poruszali kwestie podstawowe, moim zdaniem, nie? I to wszystko było science fiction. Zwróćmy uwagę, nie tylko fiction, ale tam również były wątki science, i to dzięki temu można powiedzieć, że doskonale przewidywali naszą przyszłość, na, naszą teraźniejszość. Tak trochę od końca. No, zwróć uwagę, nie wiem, czy kiedyś o tym rozmawialiśmy, może tak trochę poza tą przysłowiową anteną, że te wszystkie seriale tam z serii kryminalne zagadki sz, 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 czegoś tam, tak, czy jakieś tam i mhm. inne, no to oni tam pokazują pewne rozwiązania, jak tam oczywiście technicy kryminalistyki, śledczy podchodzą do pewnych rzeczy, tropią, że tak się wyrażę, znajdują ślady, wszystkim się wydaje, że to już funkcjonuje, tak, w nowoczesnych policjach czy, czy służbach śledczych, a tak nie jest, bo te seriale, ich producenci dostają nagrody w jakiej kategorii? Science fiction. Wiesz co? Teraz ci trochę przerwę. Jest taki świetny film, Wróg Publiczny z Willem Smithem. I to jest film, który. Ja no nie, nie. Gdzieś końcówka lat 90. I ten film, pamiętam, jak byłem w kinie oglądałem, byłem no, z jednej strony zafascynowany, jak to było pokazane śledzenie człowieka po mieście, nie? Kamery, i tak dalej, i trochę się śmiałem, no bo to dla mnie to była fantastyka całkowita. No i miałem to szczęście, że pracując, pracując okazało się, że wszystko się tak zmieniało technologicznie w takim tempie, że kiedy opuszczałem już firmę, no to że tak powiem, to już nie była fantastyka. Ale to zobacz, tam Blade Runner, tak, to tam chyba nawet kilka serii tego wszystkiego było. No też jakby porównać poszczególne wydania, to. To już się z sobą, może tak się wyrażę, różniły, ale do czego jeszcze chciałem nawiązać, o czym mówiłeś wcześniej. Czy to wszystko tak naprawdę to są właśnie zagadnienia społeczne. Związane z technologią, tak. o której wspomniałeś i to bardzo, bardzo mocno, z rozwojem w ogóle. I jak gdzieś kiedyś czytałem coś takiego, że w pewien sposób to ma pokazać, właśnie też tą utopię, bo my tak w stronę raju i szczęścia chcemy iść, a zazwyczaj tak się kończy, kurczę, upadkiem. Ale zobacz, bo, bo wszystkie te tematy poruszane w fantastyce, one mają odniesienie do wszystkich dyskusji współczesnych, wszelkich. To jest odzwierciedlenie naszej rzeczywistości. Tam W tych książkach jest mowa tak, no, o kwestiach tożsamości, kwestie manipulacji kontroli, tak, masa zagadnień etycznych, masa zagadnień moralnych, prawa człowieka. No, kto się zajmował prawami człowieka kiedyś tam? No, dzisiaj to jak będą pisać nic nowego, ale wówczas? Lata 80.. Kwestie wolności to już nawet nie mówię, a także indywidualizm, kolektywizm to, to jest wiadomo. Ale o, ileż było o alternatywnych rzeczywistościach? Dzisiaj mamy z tym do czynienia normalnie. Wszędzie po prostu było podkreślane znaczenie wiedzy, krytyka totalitaryzmu, pokazanie do tego, że to donikąd, ale absolutnie donikąd nie prowadzi totalitaryzm, jeżeli się do tego, do tego będzie dążyło. Tylko wiesz, no, czy takie wnioski właściwie nas zabezpieczają przed czymś, bo. Może podnoszą świadomość i ostrzegają przed pewnymi wyborami, również tymi politycznymi, tak? Ostrzegają. Wiesz co? Ostrzegają. Taka powieść *Limes Inferior* Janusza Zajdla. Tam on opisuje fantastyczny podział społeczny. On bardzo właśnie przypomina takie dążenia dzisiejsze do stworzenia systemów grywalizacyjnych w samym społeczeństwie. I co najmniej, co najmniej autorytetnego charakteru ty tychże. Tychże rozwiązań mi chodzi w tej chwili o tak zwane systemy oceny społecznej, czy też systemy oceny kredytowej, które znamy przede wszystkim z Chin, prawda? Myślę, że znamy, to jest dużo powiedziane. Natomiast chodzi o to, że, że jako ludzie zbieramy sobie punkty, nie? Zbieramy punkty i teraz od naszego zachowania, naszego zaangażowania, naszej użyteczności społecznej, zależy to, czy, czy gdzieś polecimy, czy nam, czy nie polecimy, czy dostaniemy kredyt w banku, czy go nie dostaniemy, i tak dalej. Zauważ, że chodzi o ten system oceny społecznej, czyli ocenia się, jak gdyby całokształt każdego człowieka, to jest ta rywalizacja. Zdobywamy punkty jak w grze. Dla nas jest to może obce, ale dla ludzi dużo, dużo młodszych, no to elementy grywalizacji są wiadome. I teraz popatrz. Nie tylko państwo nadaje te, te punkty, ale i nasi sąsiedzi, ludzie z boku, firmy, w których będziemy pracować, nadają, mają nadawać takie punkty. No czym to jest? Jak właśnie nie takim dzieleniem ludzi na kasty, dzieleniem ludzi na klasy społeczne, dzisiaj jesteś tej, jutro spadniesz, będziesz w innej, no chociażby w tym Limes Inferior to, 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 to jest tak, że świat jest podzielony na siedem klas społecznych, od szóstki do zera, to jest dla mnie jest przerażające, bo to jest tak, zero to jest najwyższa klasa, a, a sześć to jest ta na, najniższa klasa, że tak powiem. Jest waluta, nie ma pieniądza, nie ma pieniądza, jest pieniądz elektroniczny, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? Mamy punkty, albo czerwone tam bodajże, albo żółte. Jedne były takie, że, czy zielone, jedne się dostawało za pracę, a drugie po prostu za sam fakt, że się jest w danej klasie. Każdy miał, miał tam obowiązek edukacji, każdy miał prawo, obowiązek uzyskania jakiegoś zawodu i wykonywania go, ale to też nie od niego zależało, tylko właśnie od tego wielkiego systemu oceny społecznej. Oczywiście te nazwy są tam nieużywane, ale ja tylko pokazuję, że w tą stronę idziemy. Unia Europejska jest tym bardzo zainteresowana, państwa Unii Europejskiej wprowadzeniem i się zwraca uwagę właśnie na te elementy grywalizacyjne, które mają powodować, że nasze życie w to nam da sens istnienia, sens, cel życia, te punkty, nie? Tak jakbyśmy w grze na okrągło uczestniczyli. No ale czy czymś innym tak naprawdę było coś, co kiedyś było Pokémonem? Bo mi się wydaje, że też gdzieś tam próbowano w nas coś podobnego zaszczepić, ale zwróć uwagę, że tak naprawdę w klasyce fantastyki, jeśli chodzi o literaturę, to ta kwestia tych podziałów społecznych najróżniejszych klas, klas, które wynikają również, że tak brzydko powiem, z kształtu człowieka i tak delikatnie przespoileruję, być może i mam nadzieję, zainteresuje was książkami pułkownika Wrońskiego, właśnie coś podobnego się pojawia. Więcej spoilerować oczywiście nie będę, ale to co mówisz, bo dopiero co tak naprawdę miał była emisja odcinka kolejnego zresztą z doktorem Niewińskim w podcaście na celowniku. Rozmawialiśmy oczywiście o Chinach, bo rozważaliśmy na, na tematy związane nie tyle z Chinami, no czy z Chinami też, oczywiście głównie, ale między innymi w związku ze spotkaniem amerykańskiego prezydenta z Xi, tak? I, mhm. I tutaj ja zadałem takie pytanie: A co może Ameryka zaoferować za chińską pomoc, aby na Bliskim Wschodzie było inaczej? I nagle właśnie Stanisław powiedział, mówi, bo zwróciłem uwagę, że przecież Chiny są zainteresowane wchodzeniem technologicznie, że być może terroryzm niektórym tam też może być na rękę, bo nagle Chiny też się objawią jako ten, który dostarczy nam rozwiązania technologiczne, aby te ryzyka minimalizować. I właśnie Stanisław wspomniał też o tym, o tym systemie, który przecież też można by próbować u nas zaszczepiać. Co umówmy się jest wysoce niebezpieczne, bo to nie chodzi o jakąś formę grzeczności. No bo tak by to niby można nazwać, a tak naprawdę chodzi o co? O posłuszeństwo i o nic więcej. o pełną kontrolę. Artur, moim zdaniem, moim zdaniem się przerwę teraz, moim zdaniem to się już zaszczepia. Oczywiście, o ile Chiny poszły w stronę najpierw z systemu oceny tej kredytowej, nie, że to przede wszystkim o to chodziło, to z kolei na Zachodzie, tu u nas, w Unii, to chodzi o to, że Policja rozumiana bardzo szeroko na przykład jako policja administracyjna, ona wchodzi dzisiaj bardzo ostro w obszar biznesu. Teraz zauważ, że prowadzenie biznesu zaczyna dzisiaj wymagać tworzenia różnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych w zakresie chociażby komórek o charakterze quasi-policyjnym. Chodzi o to, że szara liczba przestępstw jest, bardzo nie, jest nieznana, ona jest szacowana. Są one po prostu niezgłaszane. I dzisiaj wymaga się już tak, pilnowania danych osobowych, danych wrażliwych, danych niejawnych, wprowadzenia systemów compliance w firmach, tworzenia systemów sygnalistycznych. Żadne wykroczenie, żadne przestępstwo nie może w takim wypadku pozostać niewykryte. Dlaczego? Bo to zaburza ocenę takiego, każdego obywatela w ramach systemu oceny, jeśli on powstanie. Więc najpierw będą rozwiązania takie, o których teraz powiedziałem, a zauważone są stricte rozwiązaniami ze sfery bezpieczeństwa. I teraz jeśli ktoś popełni czynno taki uznawany no, prawnie za, za niezgodny z porządkiem prawnym, to on będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie w ocenie, którą się później otrzyma. I teraz tak właśnie to, co powiedziałem, Chiny robią to od strony kredytowej, bankowej, trochę utrudniają życie, a u nas to nie mówi się o tym, ale robi się od strony policyjnej, od strony no takiej. To przez biznes się wprowadza. No być może dlatego, że w Chinach mamy do czynienia no, z komunizmem, a u nas mamy do czynienia, no, może nie z kapitalizmem, ale wszędzie ze społeczną gospodarką rynkową. Tak jak mówi to pięknie nasza konstytucja. To samo, powiem ci, teraz wpadło mi, to samo jest w przestrzeni HR, zarządzania zasobami ludzkimi. One stają się zindywidualizowane bardzo w tej sferze traktowania pracownika w odniesieniu do jego roli w konkretnej firmie, nie? I moim zdaniem to, ma, to jest właśnie takie już doskonałe przygotowanie pod ten przyszły system ocen no i całej grywalizacji. No tak, chciałem wrzucić teraz tak, że to się odbywa. To, to nie jest tak, że być może kiedyś... To, zobacz, buduje się to wszystko od innej strony. Pieniądz cyfrowy, no to jest kolejna rzecz. Sorry, że tak Ci nie daję, dopuszczam się do głosu. Ale to wszystko, to wszystko w tą stronę idzie. I to tak będzie przyspieszało, bo co? Bo sztuczna inteligencja już jest. Z robotyką mamy do czynienia, z internetem rzeczy a jeżeli z internetem rzeczy, to z automatycznymi samochodami, drukiem 3D, no nie wiem, nanotechnologią, biotechnologią, przechowywaniem energii, komputerami kwantowymi, które są produkowane. Co prawda wiele z tych, tych innowacji jest w powijakach, ale to nie znaczy, że w wyniku tej zmiany nie dojdzie do zmiany społeczeństwa. Musi dojść, no musi realnie do tego, do, do tego dojść. Ja tak sobie czasami śmieję, że o ile wielka rewolucja francuska nam wrzuciła te trzy hasła, nie? Wolność, równość, braterstwo. I wolność dała nam liberalizm, równość dała nam socjalizm, czyli również komunizm, czy też ten, to, co się teraz mówi, eurosocjalizm. Braterstwo z kolei, no to stąd pochodzi faszyzm, nazizm i te wszystkie ideologie prawicowe. I teraz tak, ja nie wiem, czy to nie będziemy mieli do czynienia znowuż fantastyka, nowy wspaniały świat Huxleya, gdzie w tamtej republice opisanej zamiast wolność, równość, braterstwo było to, co pochodzi chyba z tego hasła równość, czyli to była wspólność, identyczność, stabilność, nie? Wspólność, każdy dla każdego, identyczność, czyli te same upodobania, te same poglądy, a w niższych warstwach, tam opisanych w tej republice, to, to także wygląd był w wyniku klonowania identyczny. No i stabilność, ona miała wypływać z zachowania wspólności i identyczności. Miała być osiągana przez ustawiczną kontrolę i tępienie zachowań odbiegających od ustalonych norm. I teraz się na pewno zastanawiasz, czy ja przypadkiem nie mówię o czasach współczesnych. Ty mnie to tam, szanowny panie kapitanie, nie prowokuj, bo umawialiśmy się, o jakim temacie będziemy rozmawiać, i oczywiście to, to że my Tak naprawdę chcemy, was, drodzy słuchacze, sprowokować trochę do i autorefleksji, do refleksji wokół tego, co nas wszystko otacza. Nie zachęcamy, broń Boże, do tworzenia żadnych teorii jakichś spiskowych i do. My ulegania. ciągle mówimy o fantastyce. Piotr, nie, nie brnijmy. <śmiech> <śmiech> nie, ale mówię o całkiem ładnie, bo powiedziałeś o, o tych służbach, czy działaniu takim typu policyjnym. Ja nie wiem, czy kiedyś o tym nie wspominaliśmy. Jeśli się powtarzam, to przepraszam. Wydaje mi się, że to było w Człowieku Demolce, bo mówisz o przestępstwach i ich wykrywaniu, a w Człowieku Demolce tam właśnie były chyba takie funkcje, że tam zatrzymywali chyba jeszcze przed popełnieniem tego przestępstwa, tak? Czyli przewidywali, że za chwilę. I raport mniejszości też o tym był. Tak? Albo w raporcie mniejszości, już teraz nie pamiętam dokładnie. Wiesz co, Człowiek Demolka, tam też było odniesienie, a to tak mi się teraz przypomniało, tam też było odniesienie do Huxleya do jego Nowego Wspaniałego Świata. Sandra Bullock, tam się na miała, nosiła imię Lenina Huxley, a Lenina to było imię jednej z właśnie, można powiedzieć, no, głównej postaci, jednej z głównych postaci Nowego Wspaniałego Świata. Ja tylko chciałbym powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, że 30 lat później Huxley napisał taki cykl felietonów, który zamieścił w książce dostępnej szeroko wszędzie teraz Nowy Wspaniały Świat 30 lat później, gdzie on właśnie pisał, tu też mamy takie odniesienie do Orwella, on pisał, że że to, co on bodajże w latach 30. powstał Nowy Wspaniały Świat, nie przewidywał, że to wszystko tak szybko pójdzie. Czyli to, co pisał w latach 50., tak? Okazało się, że no to bardzo przyspieszyło. W latach 50. mieliśmy już do czynienia z dążeniem do tego wszystkiego, łącznie z systemem oceny społecznej, a dzisiaj mamy lata 2000 już 20. No i też taka ciekawostka, bo ostatnio właśnie czytałem, że pewne rzeczy, które dzisiaj są nowością, a wczoraj jeszcze były science fiction, to właśnie w tamtym okresie powojennym tak naprawdę, gdzieś już się w opracowaniach czy założeniach naukowych pojawiały. Ale przed chwilą zacząłem mówić o tych służbach policyjnych, a tak naprawdę chciałem pójść w stronę służb specjalnych, no bo przecież ten temat mocno nas interesuje i takie być może lekko prowokacyjne pytanie. Czy te służby specjalne już w tym czasie przyszłym to dalej będą... Właśnie takie służby specjalne jak dzisiaj, no bo wydaje się, że ten cały katalog i możliwości do wykorzystania to jak najbardziej będą wykorzystywane. To czy to tak naprawdę nie będzie się trochę inaczej nazywało, a przy okazji być może i innych zadań nie będzie spełniać, co? Czy to będzie jeszcze inny rodzaj służb, jak ci się wydaje? To będzie jeszcze zupełnie, moim zdaniem, zupełnie inny rodzaj służb, zajmujący się również tym, czym się zajmują dzisiaj, to bez dwóch zdań. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy o tym porozmawiać tak sensownie, żeby żeby to nie zabrzmiało, jakbyśmy rozmawiali o fantastyce, to najpierw powinniśmy porozmawiać o, o o, o tych rozwiązaniach Next Tech, które, z którymi mamy do czynienia, które powstają, i dopiero rozumiejąc to, jakie rozwiązania już istnieją i w którą stronę dążą różnego rodzaju badania, doświadczenia i w ogóle badania i rozwój, tak? no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, jakie sensowne koncepcje tych przyszłych służb. Mogą być realizowane i dlaczego? No bo dzisiejsze służby to są służby, które w swych podstawach koncepcyjnych powstały na przełomie XIX i XX wieku. To, że mamy XXI wiek, nie oznacza, że pracujemy inaczej. Oczywiście pewne rozwiązania są inne niż były chociażby na początku wieku XX ale paradoksalnie, ja już o tym mówiłem, powinniśmy tak w sensie teoretycznym powrócić do rozważań nad tym, jak wyglądały służby specjalne na początku XX wieku, żeby zobaczyć, czy to, od, od czego my odeszliśmy, nie należy wrócić do początku i, że tak powiem, w inną stronę troszeczkę pójść. No ale to są rozważania dosyć, może nie tyle szczegółowe, ale tego jest na tyle dużo, że ja nie sądzę, żebyśmy dzisiaj się zmieścili z tym. Poza tym odbiegamy wtedy od tematu fantastyki, a ja nie chciałbym Piotrze, nie odbiegniemy na spokojnie, ale już teraz, mimo że jeszcze nie kończymy, uspokajamy, jeżeli jeszcze ktoś nas słucha i jest zainteresowany, o czym rozmawiamy. Szanowni Państwo, na pewno w naszych następnych odcinkach cyklu Smutni Panowie 2 będziemy rozmawiać i o Deep State, tak, o co już zapowiadaliśmy. A no to, to, o Deep State również to, to jest to, co trzeba poruszyć, jak najbardziej. I o Nextechu, tak? I to będzie pewnego rodzaju naturalna konsekwencja tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, bo tak naprawdę może trochę z tezą, ale jednak się zastanawiamy, czy te science fiction to jest faktycznie takie fiction. I tym samym, jak przejdziemy w tamte tematy, okaże się, że tych powiązań wydaje się, że jest dość sporo. Piotr, wspomniałeś też o tym trochę cofnięciu się w czasie. No ale zwróć uwagę, jeżeli rozmawiamy bardzo mocno, bo i te podziały społeczne, i te elementy związane de facto z kontrolą społeczeństwa, nadzorem, nawet uciskiem, tak naprawdę w wielu przecież pozycjach tejże literatury to się pojawia, to tak naprawdę wracamy do czegoś, co ma już dobre 100 lat, czyli do cybernetyki. Tylko, czy ona się coś zmieniła? No, chyba w cudzysłowie nie. A tak naprawdę zmieniły się tylko kanały możliwości, formy cybernetyki rozumianej jako cybernetyka. Nauka, tak? O sterowaniu. Tak, jako, którą też, żeby doprecyzować, jako socjocybernetyka czy cybernetyka e, wiesz, społeczna. Wiesz co, no, cybernetyka się zmieniła od tamtych czasów, ale ona się zmieniła. Nie chodzi o to, że podstawy jej się zmieniły, tylko chodzi o to, że prace teoretyczne miały miejsce. Zresztą powstały różne szkoły, niektóre obumarły śmiercią naturalną. Zachód na przykład od cybernetyki odszedł, to znaczy nie od samej cybernetyki, bo ta cy cybernetyka technologiczna i biocybernetyka najbardziej, ale odszedł na przykład od, od czegoś, co byśmy nazwali psychocybernetyką. W ogóle nie, nie poruszał tego tematu, szczerze. Oczywiście nie mówię o Maxwellu, tylko ja mówię o cybernetyce. No i odszedł od socjotybernetyki. Tym się nie, nie zajmuje. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Zachód poszedł w rozwój psychologii, w tym społecznej, a po drugie, Zachód poszedł w, w rozwój kogniwistyki i im nie był potrzebny rozwój cybernetyki w zakresie psycho, w zakresie socjo. Także czy się zmieniło? Tak. Powstało masę pracy teoretycznych, powstały różne szkoły, i nie wszystko jest rozwijane w tych krajach uznawanych za rozwinięte, o, tak bym powiedział, bo są inne rozwiązania, przyjęto inne koncepcje, inny rozwój samej nauki. Piotrze, a czy możemy spróbować zrobić coś takiego? Poprzez właśnie wytłumaczenie czy zastanowienie się w pewnej formie podsumowania. Czy ten science fiction to jest takie odklejone od rzeczywistości, taka ucieczka, zwłaszcza w książkę, tak? Bo oczywiście, no, kultura to między innymi film, no, on jest dla pewnie większości osób bardziej atrakcyjny, zwłaszcza przy dzisiejszych możliwościach, którymi nie tylko Hollywood dysponuje, ale jednak w książce gdzieś tam odpływamy, tak jak kiedyś w baśniach i w tym podobnych formach, odpływamy w inny świat, pracuje mocno nasza wyobraźnia. No, bo niektórzy mogą być tym w pewien sposób zniechęceni, bo powiedzą, że taka tematyka ich nie interesuje, bo rozmawiamy o świecie, który nie istnieje. A my dzisiaj, tak naprawdę, się zastanawiamy, czy ta science fiction dzisiaj nie jest tą teraźniejszością jutra, jakkolwiek dziwnie. Może to trochę nie brzmi. No, bo chciałbym zapytać, jakby, jak zachęcić ludzi do czytania takich pozycji, takich wydawnictw, żeby tak naprawdę w pewien sposób. Szukam dobrego słowa, bo nie wiem, czy zmobilizować to jest dobre, ale zachęcić właśnie do pewnej refleksji i rozmyślań nad tym, co właśnie jutro może się wydarzyć i co wcale nie jest takie niemożliwe. Wiesz co, no to, to po pierwsze, fantastykę trzeba lubić. Lubić. Fantastykę trzeba lubić. Poza tym, ktoś nie lubi, to nie będzie czytał i tyle. Będzie czytał na przykład romanse, albo na przykład, nie wiem, powieści sensacyjne, albo w ogóle nie będzie czytał, tylko będzie oglądał filmy takie, jakie mu się podobają, prawda? Wszędzie jest poruszana ta kwestia, natomiast ja uważam, że w fantastyce, szczególnie tej dawniejszej fantastyce lat 80., są poruszane bardzo mocno te kwestie, które dzisiaj nas dotyczą, wokół których toczy się dyskurs. Ja już mówiłem o nich, chociażby prawa człowieka, Kwestie bezpieczeństwa, kwestie tożsamości. I tu nie chodzi o zwykłe jakieś dywagacje filozoficzne, tylko mówimy o konkretnych rozwiązaniach systemowych, społecznych, indywidualnych, które już na świecie istnieją chociażby ten przywołany system oceny społecznej, kredytowej czy jakkolwiek. Chociażby to, o czym ja mówiłem, co się u nas wprowadza różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa w biznesie, które muszą zostać wprowadzone, bo ludzie może nie znają sobie sprawy. Ich nie wprowadzenie wiąże się, po pierwsze, z karami, po drugie, no, może być tak, że biznesu nie poprowadzimy. No tak niestety już jest. Kwestie manipulacji kontroli. Czego nie przewidziano wówczas, moim zdaniem, dużo mówiono o propagandzie, o wpływie propagandy i tak dalej, ale nie przewidziano. No, może poza lemem, może poza tą jego słynną bombą megabitową, która miała nas przeładowywać, naszą percepcję, no ale on też pewno nie zdawał sobie ani z, ze skutków, ani, ani, ani z zasięgu wpływu na percepcję naszą w tej bombie megabitowej, w tym pomyśle. Nie przewidziano wojen informacyjnych, nie przewidziano walk informacyjnych, tego wszystkiego, tej całej naszej walki o percepcję na różnych poziomach tej percepcji, łącznie z tą walką, która w biznesie się odbywa, tak, czyli chociażby po przez reklamę i nie tylko, i nie tylko. No to czym zachęcić? No, no tym, że właśnie pisano o naszym świecie. Z tym małym ale, z tym małym ale, że nie przewidziano mojego konika, czyli wojny informacyjnej. Poza tym o wszystkim, co nas dotyczy, pisano. Dlatego ja zachęcam bardzo do Adama Wiśniewskiego-Snerga. Nie napisał wiele, to jest kilka książek. Janusza Zajdla, to jest też kilka bardzo wybranych książek. Wnuka Lipińskiego, z Zajdlem powiem, paradyzja, paradyzja. Zobaczcie, wszyscy narzekają, że dzisiaj no, różnego rodzaju platformy społecznościowe, na przykład YouTube, coś tam mają swoje regulaminy zmieniane zresztą często, które powodują, że nie możemy przekazywać pewnych treści, tak, czyli jest ograniczone to wolne słowo. Dlaczego jest ograniczone? Dlatego, że jest chroniony interesy, tam przy język nienawiści, i tak dalej. To, to nie jest z niczego wzięte, bo, bo to byłoby niesprawiedliwe, tak powiedzieć, ale... Paradycji też jest taka sytuacja, że wszędzie są kamery, wszędzie są mikrofony, trzeba myśleć praworządnie, jak sobie radzą ludzie. Chodzą w spak. Kamery głupieją, kiedy ludzie chodzą do tyłu. Mało tego ludzie ze sobą rozmawiają poezją. Może to jest właśnie sposób na obejście. Dlatego warto może przeczytać trochę fantastyki, bo tam są rozwiązania. Tą poezją mnie ukrywam trochę mnie zaskoczyłeś i zacząłem znowu murzyć. Ale mówię całkiem poważnie, Piotrze, chyba możemy obiecać, że w opisie naszego odcinka znajdzie się też parę pozycji. Które zdecydowanie polecamy zarówno tym początkującym, jak i tym, którzy chcieliby już się bardziej zgłębić w tematyce. No, tej literatury fantastyczno-naukowej, tak można ją nazwać? Tak, tak. To, są, to jest literatura fantastyczno-naukowa. To jest taki subgatunek, podgatunek literatura socjologiczna bądź literatura polityczna. Ta literatura, ją językoznawcy kiedyś znalazłem takie coś, że którymś bodajże opowiadaniem, może powieścią Marka Oramusa, że to zostało zamknięte. Moim zdaniem to jest nieprawda, moim zdaniem. Cały czas mamy, im bardziej mamy do czynienia z możliwością ograniczenia otwartego rozmawiania o niektórych sprawach, tym bardziej fantastyka socjologiczna zacznie znowuż wychodzić, być może ona wyjdzie w ramach fantazy. Nie wiem, to się będzie odbywało w królestwach, wśród rycerzy i smoków. Tego nie wiem. Natomiast na pewno ma potężne potężną możliwość. Dyskursu w taki sposób, żeby nikt nie mógł nic nikomu zarzucić i można było dyskutować i czytać, jak to było właśnie w latach osiemdziesiątych. No wydaje się czymś naturalnym, że w sumie ten kierunek powinien się rozwijać i zyskiwać na popularności, bo tak jak powiedziałeś, no nie chcę powiedzieć, że tam znajdziemy porady, jak sobie w przyszłym życiu radzić, ale jednak abyśmy zauważyli, w którą stronę świat może pójść i jakie nie tylko to wszystkie dobra związane z rozwojem, ale no właśnie ten paradoks rozwoju, czyli te zagrożenia, które tak, się mogą Tak, my to mamy do czynienia z takimi eksperymentami myślowymi, tak. Mówię o eksperymentach społecznych, właśnie o tych zagadnieniach społecznych, bo to głównie tego dotyczy, nie? O odkrywaniu prawdy, tak naprawdę, o naszej rzeczywistości. Także to warto. No, warto czytać, jak ktoś lubi, o ideologiach, o, o różnego rodzaju rozważaniach politycznych, no ale to również dobrze można ubrać w taką formę, w której jest to dużo bardziej strawne dla wielu ludzi. Oczywiście ludzie, ponoć, ponoć mówię, czytają mniej książek niż kiedyś. Cokolwiek znaczy to kiedyś, natomiast dużo więcej oglądają. Scenariusze, powiedziałem, powstają, i w tych scenariuszach właśnie warto poruszać różnego rodzaju interesujące nas kwestie w anturażu science fiction. To tak na koniec, chyba jeszcze polecę, tak naprawdę serial Czarne Lustra może nie wszystkie mogą się podobać niektóre wręcz mogą męczyć, inne w pewien sposób przygniatać. Oj tak, ja bardzo lubię, bardzo lubię z całego serialu. Taki, nie wiem, czy on jest traktowany jako odcinek, czy to jest, że yy, tak powiem, dodatkowy film, gratisowy, tak powiem, taki taj dowiązany. Białe Święta. Świetna sprawa, nie chcę niczego niczego spoilerować. Zresztą my dzisiaj chyba nam się udało nie zaspoilerować kompletnie niczego, a być może zachęcić kogoś do czytania literatury fantastycznej. Mówię o fantastyce przede wszystkim socjologicznej, po raz kolejny. To chyba jest osiągnięcie mówić o fantastyce i nie spoilerować, o czym to jest. To się okaże w tak zwanym feedbacku. A dzisiaj, swoimi głosami, nie tyle Państwa bawili, co myślę, że w pewien sposób zachęcali do różnych rozważań, a na pewno już do czytania. Artur Dubiel na celowniku oraz Piotr Herman, OSS, Okiem ok. Specjalnych oraz szpiegul.pl Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki. A w kolejnym, przypominam, będziemy rozmawiali o. No, kilka nam się zapowiada będzie na pewno o DeepStaycie, będzie na pewno o Nextechu. I wiem, że Piotr jeszcze przygotowuje następne niespodzianki. Tak jest. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na